Dobrze, idziemy sobie dzisiaj pozwiedzać kamieniołom. I witam w kolejnym odcinku. Widziałem sobie z mojego domku w Będzisławie. I tutaj słyszałem, że otwarli nowy kamieniołom. Dlatego tam teraz się udamy. Wezmę sobie jedną survivora. Tego nie było. No i idziemy sobie. Tam po prostu jakieś prawnicy. O! Tu jest jeszcze stary też kamieniołom, który jeszcze... Ten jeszcze nie jest chyba otwarty, ale za niedługo też będzie otwarty do zwiedzania. Ale nie wiem kiedy. Ale tutaj, o właśnie. O kurde, pyt. Oj. Oj, co tam jest? O, dzień dobry. O, dzień dobry. Ja przewodnika szukam. Przewodnika. Tak, ja jestem właśnie przewodnikiem. O, dobrze. Proszę się tutaj ustawić, za chwilę zaczniemy, jeszcze poczekamy na resztę grupy. Dobrze. Dobrze, już są wszyscy dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kamieniołomie. W kamiennej. Ja nazywam się Eustachy Listopad i dzisiaj będę waszym przewodnikiem. Na początku kilka formalności. Proszę nie wychodzić poza teren tego drewna. Tam dalej proszę nie wychodzić. Nie wiadomo, co się jeszcze może stać. Tam jest jeszcze dalej, będzie zabezpieczone jeszcze bardziej. Już jest oczywiście zdolne, żeby chodzić po tym wszystkim. Jednak tam proszę nie wychodzić. Zdjęcia można robić jak najbardziej. A resztę tam będę jeszcze tłumaczył. Dobrze, to może teraz kilka takich historii na temat całego kamieniołomu. Kamieniołom otwarto w 1864. Na początku była to zwykła skała, w której drążono i szukano najprawdopodobniej soli. Potem otwarto również tamtą kopalnię. I kamienia, i tam, bo kamieniołom. No i kamienia, no bo kamieniołom tak, oczywiście. No. Tam potem otwarli również kopalnię Solankę, ale to potem przejdziemy jeszcze do tego. Potem niestety w czasie I i II wojny światowej kamieniołom był, nie był on w rękach Szwajcarów, był on w rękach III Rzeszy, która tutaj brała swoich niewolników i kazała im tutaj kopać, wydobywać kamień. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. Na początku jeszcze działalności, kiedy już powoli otwierano kamieniołom, już w XXI wieku, tutaj oczywiście było zamknięte z tego względu, że tam były dalej trwały roboty wydobywcze. Nawet ostatnio była sytuacja, że zawalił się żwir. Z tego względu trzeba było tam jeszcze bardziej zabezpieczać w tym miejscu. Tutaj jak widzimy drabina, czyli proszę trzy osoby mogą schodzić w jednym czasie. Dobrze, teraz tutaj poczekamy, można porobić jakieś zdjęcia. Dobrze, poczekamy, aż wszyscy zejdą. O, a tam jest dziura na zewnątrz. A, właśnie. Tak, tutaj mamy taką... pozwólcie, bo ja mogę tutaj iść, tylko muszę specjalne buty ubrać. Tak, tu mamy taką dziurę na zewnątrz, która została ostatnio jeszcze wydobyta. Tędy najprawdopodobniej przewożono w czasach działalności właśnie na tamte tereny kamień i sól, którą wydobywano właśnie tutaj. Dobrze, wszyscy już zeszli. Dobrze, to możemy schodzić na dół. Uwaga, spore stopnie. Tutaj jak widać mamy bardzo dobre zabezpieczenie, czyli łańcuchy, które podtrzymują naszą trasę wycieczki. Tutaj jak widzimy mamy dość głęboką szparę, tutaj właśnie wydobywano najprawdopodobniej kamień. Bo sól wydobywano dopiero tam. Tutaj mamy oczywiście zabezpieczenia, które ze względów wiadomych trzeba mieć. Tutaj była woda, która miała za zadanie też równie dobrze oczyszczać trochę, pokazywać, czy to na pewno jest na przykład dobry kamień, czy nie jakiś tam zwykły bruk, nic nie warty. Wszystko jedno. Właśnie w tej wodzie również myli sobie ręce. Super! Bo nie mieli po prostu gdzie, na przykład w trakcie wojny. Dobrze, również można zdjęcie zrobić. I tutaj również mamy strumyczek wodny, którym właśnie... Naturalny, również... A nie, tak. No i tutaj również mogli sobie stać już bardziej wcześniej. I teraz zachodzimy już bardziej na tereny wydobycia soli. Tutaj było więcej soli niż takich rzeczy. Tu mamy oczywiście to miejsce zawalenia się żwiru, jak widać, bardzo dobrze zabezpieczone. A tu można sobie dotknąć prawdziwa sól, która nie została wydobyta. Można sobie dotknąć. Lelele. No ale panie, no tysiące ludzi to lizało. Nie, no taki tej grupy to ja nie miałem jeszcze nic. No, jak widać, sól. Proszę tutaj wszystkich
Dobrze, można porobić zdjęcia, chwilę daję. A, jeszcze tutaj trochę więcej popiół. Na początku o, węgiel. Właśnie na początku tak, węgiel też był, ale to jest to nie jest nic niewarty węgiel. Na początku działalności oczywiście tego kamieniołomu wydobywano tylko kamień, z tego względu, że sól odkryto dopiero w czasach powojennych, po II wojnie światowej. Z tego względu właśnie, że na tych terenach się nie kopało zbytnio, właśnie wiadomo, że było pełno żwiru, który tutaj Państwo widzą, z tego względu, że no było go tutaj wtedy dużo, dlatego nie chodzono tędy. Jednak pewien taki człowiek, Jimmy Hopperowkow, czyli Rosjanin, który właśnie był na tych terenach, stwierdził, że on tu wejdzie ze swoimi dwoma znajomymi i oni właśnie zaczęli tutaj kopać. Natknęli się oczywiście na żwir, który tutaj widać, a potem odkryli właśnie dosłownie rudy wielkie złoża soli. Wielkie złoża soli, bardzo dobrze. A tego właśnie nie odkryto, bo to można iść za mną, bo oni najprawdopodobniej odkryli dopiero mniej więcej gdzieś w tym miejscu, wykopali co chcieli, zobaczyli kamień, nie poszli dalej. Parę miesięcy później niestety Jimmy Hopperowkow i jego dwóch znajomych zachorowali ze względu, że tutaj w kopalni panował jakiś wirus, no i zmarli. Zostali przetransportowani z powrotem na Związek Radziecki. Na Związek Radziecki. Bo wtedy to było ZSRR. I potem jeszcze już w późniejszych czasach, już w czasach, kiedy nie było ZSRR, już żołnierze, matko, przepraszam. Górnicy, którzy tutaj robili ze Szwajcarii, jak i z Litwy, bo to już były czasy kończące, już był koniec XX wieku, odkryli właśnie tą ścianę i ją tu zostawili na pamiątkę. Ona od tyłu jest bardzo dobrze zabezpieczona, żeby oczywiście nic się nie stało. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja chyba nie. Naprawdę nikt nie ma pytania? A co to za węgiel? Ten tutaj. Ten węgiel to jest taki stary węgiel, którym niestety już nie można zbytnio palić w piecach. Dlaczego? Względu, że... zbyt mokry? Właśnie, on jest bardzo już nawilżony, że w sumie nie dałby żadnego opału, nie dałoby się zapalić. No a po drugie jednak ten węgiel ma już dużo lat, więc tak by się już mógł nie zapalić. Po prostu on już jest niezdolny do użytku. Rozumiem. No. Dobrze, no to okay. Jeżeli ktoś już będzie chciał iść, to tam jeszcze jest mój kolega. Chwila, jeszcze go zawołam. Ryszard, chodź tu. Pan Ryszard już będzie prowadził jakąś część grupy. Jeżeli będzie chciał już jakaś część grupy wyjść, to pan Ryszard zaprowadzi ich na górę. Dobrze, można robić zdjęcia, można dotknąć soli. A tutaj jeszcze przywiozłem wam takie nasze rudy. Soli, proszę. To jeszcze dla każdego. Dla każdego po 6. I to jest na pamiątkę. Cenie. Mamy to w cenie. Jak. Super. Tak, sól. Tak, sól. Prawdziwa sól i to z tego kamieniołomu. Super. Dobrze. Czyli już chyba już wszyscy będziemy już się kierować na zewnątrz. Proszę za mną. I tutaj tam na górze chwilkę sobie poczekamy. Dobrze. W tym miejscu pragnę serdecznie wszystkim podziękować. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić pamiątki, to tam zaraz stanę, przyniosę wszystkie pamiątki i będzie można sobie kupić. Jest to od 2 do 5 euro zygmuntowskich za taką jedną rzecz, to zależy za jaką. Ja Państwu serdecznie dziękuję za wspólne zwiedzanie. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do naszego kamieniołomu. Możliwe, że jeszcze więcej trochę tu będzie
zrobione tam na przykład na dół, trochę pójść do roboty, czy wszystko jedno jak. Dobrze. No to ja tam zaraz przyniosę pamiątki, będzie można kupić. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobrze, do widzenia. A mam pytanie jeszcze jedno. Tak, słucham. A ten kamieniołom, on jeszcze jest czynny, nie? I zostanie za niedługo zamknięty, czy on... Tak, on jest na razie czynny i tak jak mówisz, on za niedługo będzie zamknięty, również będzie zabezpieczone wszystko i będzie można zwiedzać tam najprawdopodobniej z tego kamieniołomu, w którym byliśmy przed chwilą. Był transport do właśnie do tego i tam też będzie można zwiedzać. To na spokojnie. Dobrze, no do widzenia. Do widzenia. Dobrze, no to taki kamieniołom zwiedziliśmy dzisiaj. Do następnego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Cześć.